W tym roku udało się zrealizować w gminie Wielka Wieś wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach. Do takich należą m.in. budowa bezpiecznych chodników wzdłuż drogi krajowej 94 realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Takie chodniki powstały w miejscowości Biały Kościół, Wielka Wieś czy Bębło. Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego zrealizowany został ponad półkilometrowy chodnik na granicy między miejscowością Bębło a Będkowice na ulicy Drodze Powiatowej, ulicy na Dolinkę. Dzięki temu mieszkańcy Będkowic i Bębła mogą w bezpieczny sposób poruszać się w kierunku przystanków autobusowych. Poprawa bezpieczeństwa na terenie naszej gminy to nie tylko inwestycje, które realizujemy, ale również współpraca z ludźmi, czyli współpraca z naszą policją powiatową, która w ostatnim czasie układa się bardzo dobrze. Zostały zwiększone ilości patroli, szczególnie w okresie weekendowym na terenie Doliny Będkowskiej, na terenie Doliny Prądnika. Natomiast w ciągu tygodnia patrole pojawiają się w tych miejscach, gdzie jest zmożony ruch w godzinach szczytu. W ramach inwestycji drogowej wykonaliśmy nakładkę asfaltową na ulicy Orli Gniazd w Giebutowie od budynku wielofunkcyjnego do pętli autobusowej Morgi. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na drogach lokalnych, wewnętrznych, gminnych, zamontowaliśmy progi na głównych drogach wiodących przez nasze miejscowości. Liczę na to, że bezpieczeństwo w tych miejscach wzrośnie. Usytuowanie przejść dla pieszych było z inicjatywy mieszkańców, którzy prosili o to, aby te progi i przejścia dla pieszych w danych miejscach wykonać i zaprojektować. W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy wykonaliśmy przejście dla pieszych na ulicy Ujazdowskiej w miejscowości Tomaszowice. Dodatkowo przy tym przejściu zostały zamontowane tzw. progi akustyczne. Na ulicy Krakowskiej w Modlniczce został podniesione przejście dla pieszych, który zarazem stanowi próg zwalniający, a w miejscowości Giebutów na ulicy Granicznej wykonaliśmy dwa przejścia nieopodal siebie celem połączenia istniejącego chodnika, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na ulicę Spacerową, jak i na ulicę Trojady. Ponadto zamontowaliśmy prędkościomierze mierzące prędkość poruszających się pojazdów na naszych drogach. Takie prędkościomierze powstają m.in. w Modniczce na ulicy Krakowskiej, w Tomaszowicach na ulicy Ujazdowskiej czy w Giebutowie na ulicy Świętego Idziego. Mamy pełny monitoring poruszających się samochodów tymi drogami i też monitoring prędkości, która spadła w tych trzech newralgicznych miejscach do 56 km/h średnio poruszających się samochodów.